Szanowni Państwo, rozwiążemy następujące stosunkowo proste zadanie. W trójkącie ABC dane są boki AB o długości 4, AC o długości 6 i kąt alfa mierzy 120 stopni. Mamy wyznaczyć długość boku BC. Oczywiście zaczniemy od rysunku, którego tym razem nie mam przygotowanego. Mamy trójkąt, więc narysujmy trójkąt ABC. Tak, jakoś go sobie narysuję. A, B, C. W tym trójkącie dane są długości boków AB 4, AC 6. Ja wiem, że czwórka jest mniejsza od szóstki, na moim rysunku to nie wyszło, ale to nie szkodzi, proszę Państwa, bo to jest tylko rysunek poglądowy. My nie będziemy odczytywać z tego rysunku, mierzyć na tym rysunku czegokolwiek, będziemy tylko liczyć, a rysunek ma nam tylko pomóc przypomnieć, który bok jest który. I zaznaczmy ten też dany jest kąt przy wierzchołku A o mierze 120 stopni. Oj, proszę Państwa, to nie wygląda na 120 stopni. Ale to nie szkodzi. Wszystko, co powiedziałem przed chwileczką, pozostaje w mocy. To jest tylko rysunek poglądowy. Nie musimy się przejmować tym, czy ten kąt wynosi 120 stopni, czy 119, czy 122, czy może około 70. To jest nieistotne. Istotne będzie to, co napiszę za chwileczkę, czyli wzór. Proszę Państwa, zadaniem naszym jest obliczyć długość trzeciego boku, oznacza go sobie tradycyjnie przez A, skoro leży naprzeciwko wierzchołka oznaczonego A duże. Zatem, proszę Państwa, oczywiście skorzystamy z twierdzenia kosinusów. Znowu, nie jest to jedyny możliwy sposób. Dałoby się to zadanie rozwiązać korzystając na przykład z twierdzenia sinusów, ale byłoby to znacznie dłuższe rozwiązanie. Przypomnijmy, że teza twierdzenia kosinusów orzeka, że a kwadrat w naszym przypadku równa się 4 kwadrat, dodać 6 kwadrat, odjąć 2 razy 4 razy 6 razy kosinus 120 stopni. Pewnym utrudnieniem oczywiście jest to, że kąt jest podany w stopniach, a nie w radianach, do których jesteśmy wszak dużo bardziej przyzwyczajeni, ale poradzimy sobie nawet z tym. A kwadrat równa się 16, dodać 36, odjąć 2 razy 4 to 8, razy 6 to 48. Ile wynosi kosinus 120 stopni, proszę Państwa? No na przykład możemy to napisać tak. Kosinus 180 stopni, to ja już przejdę na zwykłą miarę pi, odjąć 60 stopni. Tak? 120 to 180, odjąć 60. 60 stopni, jak pamiętamy, to oczywiście pi trzecich. Tak? Gdyby ktoś zapomniał, możemy sobie szybciutko napisać proporcję. 180 stopni to pi, 60 stopni to ile? No 60 stopni razy pi przez 180 stopni, czyli 60 przez 180, czyli 1/3 pi. Dobrze, zmarzę to pomocnicze obliczenie. Liczymy dalej. 16 dodać 36 to, proszę Państwa, 52. Kosinus pi odjąć jakiś kąt to jest minus kosinus ten kąt. No i teraz już jest łatwo, dlatego że 52 przepisuję bez zmian. Tu te dwa minusy zjadają się nawzajem. Mamy plus 48. I kosinus pi trzecich, jak doskonale pamiętamy, to 1/2. Nawet jeśli doskonale nie pamiętamy, to możemy sobie bez trudu przypomnieć, spoglądając do znanej tabelki, w której wypisane są wartości funkcji trygonometrycznych dla często występujących w zadaniach kątów. 48 razy 1/2 to 24. 52 dodać 24 to 76. Oczywiście to nie znaczy, że bok A wynosi 76. O taką pomyłkę bardzo łatwo początkującemu, ale pamiętajmy, że liczyliśmy na razie A kwadrat. Zatem, aby wyznaczyć długość boku A, a nie jej kwadrat, musimy spierwiastkować otrzymaną liczbę. Zatem A to jest pierwiastek 76, ponieważ 76 to jest 4 razy 19, to jest to po prostu pierwiastek z 4 razy 19, czyli 2 pierwiastki z 19 i zadanie jest rozwiązane. Dziękuję bardzo.